Ponad 200 osób wzięło dziś udział w pierwszym skoczowskim biegu ekumenicznym No to Kaplica. Organizatorem biegu była parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie oraz parafia rzymskokatolicka w Skoczowie. Organizacja tego biegu to tak powiem krótko. 2 tygodnie i spięliśmy się, a dzisiaj mamy niesamowity efekt. Zarejestrowanych internetowo 190 osób. W tej chwili potwierdzenie z biura jest 230 osób zarejestrowanych, więc super sprawa. Bardzo się cieszymy. Zebrało się kilka osób, które wpadły na trochę szalony pomysł, aby w zimie zorganizować bieg tutaj po Kaplicówce. Później dostaliśmy trochę pomocy od księdza Sławka Sikory, który mieszka w Szczecinie i tam organizuje podobne biegi. No i przeszliśmy do działania i wiele otwartych serc nam w tym pomogło, żebyśmy mogli dzisiaj zebrać się tak licznie, jak widać, wokoło nas mnóstwo ludzi, dobrze się bawić i też przy tym wszystkim pokazywać, że niezależnie od wyznania możemy wspólnie biec, ale też pomagać dzieciom, bo nasz bieg ma również ten element biegu charytatywnego. Prosimy wszystkich, którzy biorą udział w biegu, aby wpłacali pieniądze na wypoczynek dla biednych dzieci, które nie są w stanie sobie same zapewnić tego wypoczynku zimowego i letniego. Licznie przybyłych zawodników w każdym wieku przywitał burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko oraz organizatorzy, którzy omówili trasę biegu i marszu. No będzie Kaplica rzeczywiście. Na trasie jest mokro, ślisko, są korzenie. Uczestnicy biegu wystartowali po godzinie 12 sprzed parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie. Planowaliśmy 3 trasy. Trasę Open, która ma 8 km, trasę Nordwalking, która ma 6,5 km oraz trasę rodzinną, która ma 2,5 km. Ale w ostatnim czasie pojawiły się osoby, które chcą też uczestniczyć razem z dziećmi, z wózkami. Chcą po prostu się poruszać. Więc w ostatnim momencie na szybko stworzyliśmy 4. trasę, która ma 2 km i jest naprawdę, jak my to mówimy, light, cały czas po asfalcie, cały czas po równym terenie. Także mamy to dostosowane do szerokiej gamy osób, a nasze ukierunkowanie było przede wszystkim na rodziny, żeby zaangażować całe rodziny do sportu, do bycia ze sobą, do rekreacji. Jak zapewniają organizatorzy, będą kolejne edycje. Swój udział w 2. skoczowskim biegu ekumenicznym zapowiedział już proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie Alfred Borski. Widać, że jest to zainteresowanie, czyli pewnie za rok będzie 2. edycja. Ksiądz tutaj wspomniał, że za rok też wystartuje. Teraz jadę na ślubach, jeżeli nie stanie na przeszkodzie, to oczywiście też wystartuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.